Dzień dobry. Znajdujemy się w Muzeum Miedzi, gdzie prezentujemy wystawę Handmade 2. Polska kolekcja srebra 1979-99. Jest ze mną autorka koncepcji tej wystawy i kuratorka dr Krystyna Nowakowska. Dzień dobry, Krystyno. Cześć. Powiedz nam proszę, skąd ta data 79? Czyli pytam o początki prezentowanej tu kolekcji. Początki kolekcji wiążą się z inicjatywą Elżbiety Held, prawniczki i historyka sztuki Marka Nowaczyka, mieszkających w 79 roku w Legnicy. Oni to zaproponowali, ażeby właśnie tutaj, na dalekich krańcach Polski, w Legnicy, były organizowane ogólnopolskie przeglądy form złotniczych. Przeglądy te w ich zamiarze miały prezentować najbardziej awangardowe kierunki w sztuce, które się wówczas pojawiły. I tak to się zaczęło, że Legnica stała się miejscem prezentacji i promocji właśnie awangardowego srebra. A sama kolekcja. Pomiędzy Galerią Sztuki a Muzeum w Legnicy została zawarta umowa partnerska, że w oparciu o najlepsze prace pokazywane na przeglądach i wystawach tematycznych będzie organizowana kolekcja. Dlatego też w kolekcji znajdują się świetne, znane od lat nazwiska rodziny Zaremskich, Jacka Byczewskiego, Andrzeja Bandkowskiego, Joanny Jaworskiej i może z młodszego pokolenia Agnieszki Bruzdy. Mówisz o własnych doświadczeniach, bo budowałaś tą kolekcję, pracowałaś wówczas w Muzeum Miedzi. No i cóż, na wystawie prezentowanych jest około 200 obiektów, chociaż nie wyczerpują one tej kolekcji. Dokonałaś kuratorskiego wyboru. Powiedz może, czym kierowałaś się, albo co te prace pokazują właśnie, jaki okres odzwierciedlają? Tak jak mówisz, te prace pokazują najwartościowszy, naszym zdaniem, dla współczesnego złotnictwa okres. Mianowicie, i to odzwierciedla wystawa, która pokazuje najbardziej awangardowe prace oparte o geometryzm, kierunek w sztuce, jakim jest konstruktywizm, korzystanie z niekonwencjonalnych materiałów wówczas w złotnictwie, jakim były różne materie, jak nowoczesny tytan stosowany w złotnictwie, tkaniny, skóry, heban, wiele materii. I to też odzwierciedla nasza wystawa, na której są właśnie na początku te najbardziej awangardowe prace, później inspirowane malarstwem, czy ekologiczne w duchu, które były zawsze modne. Dalej prezentujemy część, która jest poświęcona człowiekowi, a więc jego wizerunek w pracach złotniczych, dom, w którym ewentualnie mieszka, dalej praca, temat pracy, rozrywki i wreszcie żarty, które zawsze były na czasie i zawsze były oczekiwane przez odbiorców. Która praca jest twoja ulubiona? Wydaje mi się, że te, które do mnie najbardziej trafiają, są to prace Marcina Zaremskiego z koloru. Okres, o którym mówimy, to bardzo ważny czas dla rozwoju polskiej biżuterii awangardowej, zauważany także na świecie. Wystawa, o której opowiadamy, to druga część, ponieważ Handmade 1 to była ekspozycja realizowana 2 lata temu, także przez Krystynę Nowakowską, i pokazywała inną cezurę czasową, od lat powojennych do roku 78, czyli wspomnianych przeglądów sztuki złotniczej w Legnicy. O wystawie mogą przeczytać Państwo więcej w długim tekście kuratorskim zamieszczonym w katalogu wystawy. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. Historia kolekcji, jak było już powiedziane,
rozpoczęła się w 1979 roku i wiąże się z organizacją cyklicznej imprezy w Legnicy pod nazwą Ogólnopolskie Przeglądy Form Złotniczych Srebro, której kuratorem przez wiele lat był historyk sztuki i artysta Marek Nowaczek. Od tego czasu najwybitniejsze bądź najbardziej nowatorskie prace nagrodzone w przeglądach, jak również na wystawach tematycznych, były kupowane do kolekcji, dokumentując panujące tendencje i ich interpretacje. Organizowane w trybie biennale konkursy przeglądy oraz dość częste wystawy tematyczne stymulowały poszukiwania koncepcji w srebrze, przenosząc stopniowo punkt ciężkości z prac typowo biżuteryjnych na obiekty coraz bardziej odchodzące od funkcji ozdoby, inspirując wykonawców do podejmowania niekonwencjonalnych rozwiązań i posługiwania się nowymi tworzywami. Legnicka kolekcja srebra i biżuterii współczesnej należy do jednej z najliczniejszych w Polsce. Powstała ona w wyniku szeroko zakrojonych działań animatorów, twórców, krytyki i hojnego mecenasu państwowego na rzecz rozwoju współczesnego złotnictwa. Kolekcja obejmuje głównie prace z lat 80. i 90. XX wieku. Jednak znalazły w niej również miejsce eksponaty pochodzące i z wcześniejszych okresów, poczynając od czasów dwudziestolecia międzywojennego. Reprezentuje pracę 70 artystów z całej Polski, zarówno nestorów złotniczego kunsztu, jak i twórców średniego i młodego pokolenia. Ponieważ nie tylko srebro było tworzywem obiektów biżuteryjnych, ale i inne materie, m.in. miedź, mosiądz, pleksi, tkanina, papier, w zbiorze znajdują się więc i tego typu eksponaty. Cały zbiór legnicki, pozyskany drogą zakupów i darów, liczy obecnie 560 obiektów, w tym 300 unikatowych prac biżuteryjnych i 260 innych przedmiotów, jak srebra stołowe, galanteria biżuteryjna, projekty oraz, co ważne, warsztat złotniczy. Z przyjemnością porozmawiam z Państwem o początkach Festiwalu Srebra w Legnicy, o latach 79, 80 i nieco późniejszych. Początek tego festiwalu był taki, że powstał cały ogromny program. Program na część konkursową, część przeglądową, na warsztaty, na prezentację starych zbiorów, na prezentację, no mówiąc ówczesnym językiem, demoludów, czyli tej twórczości właśnie artystycznej z krajów bloku wschodniego, ale także przewidziano, że będą te bliskie kontakty z ówczesnymi Niemcami zachodnimi. Także jak na owe czasy naprawdę był to program bardzo ambitny i bardzo duży i miał być dosyć kosztowny. Ale najważniejsze dla tych wszystkich młodych ludzi, którzy postanowili pokazać swoje prace w Legnicy, było to, że była szansa zdobyć granulat srebra, że główną nagrodą było także srebro i że mieli oni szansę mieć po prostu na czym pracować. To często nie byli z wykształcenia złotnicy, to byli często amatorzy. Bransoletka, która dostała pierwszą nagrodę, o której za moment jeszcze powiem i pokażę, pana Tadeusza Klimczaka, została stworzona przez filozofa, przez absolwenta filozofii. Potem stworzył jeszcze kilka przedmiotów i nie wszedł już po prostu dalej w to złotnictwo. Ale byli także zaremscy dzieci, właśnie czyli synowie państwa zaremskich nestorów, Joachim Sokulski, Jacek Rochacki, czyli ci ludzie, którzy mieli domowe tradycje złotnictwa i u nich był ten warsztat bardzo dobry. Było tutaj właśnie sporo takich prac, żartów, niespodzianek, między innymi właśnie jak Państwo zobaczycie, te łyżki, które były tematem. Główną nagrodą nie dysponujemy, ona jest w zbiorach Muzeum Złotnictwa w Kazimierzu. Natomiast to była, zamiast czerpaczka były usta, takie, które, czyli próbując nią jeść, można było sobie dawać buziaczek. Także po prostu to był taki żart. Zobaczycie tam Państwo takie łyżki, które są niezbyt szczelne, ale po prostu pomysł, wzór,
bo to często były małe formy przestrzenne. To często były małe rzeźby tak naprawdę, a nie przedmioty użytkowe. Zarówno jeśli chodzi o biżuterię, jak i o te przedmioty, które miały teoretycznie właśnie być na przykład łyżką, naczyniem, paterą. Ja wiem, że dla młodych ludzi opowieści o tych czasach, do których się cofamy, są prawie jak bajki o żelaznym wilku, ale chciałam jeszcze Państwu powiedzieć o cenzurze, która była w tamtych czasach. 80. rok to oczywiście ruchy już robotnicze, działalność Wałęsy i cenzura, która dopuszczała albo nie dopuszczała spektakle, widowiska, ale także wystawy. I Szanowni Państwo, umieli artyści obchodzić po prostu różne zakazy. Pokażę Państwu tutaj tę bransoletkę. Ona jest bardzo interesująca technicznie, ponieważ jest srebrna. Ten fragment ma miedziany i to ma miedziowane. Natomiast tu w środku, w tym jak gdyby oczku, jest V literka. Ci, co oglądają stare kręgi filmowe, na pewno sobie przypomną dwa palce ułożone w literkę V. To jedno takie nawiązanie jak gdyby do tego, co się działo w tym czasie w kraju. A to są dwa pierścionki kontakty państwa Niniewskich, więc jak Państwo widzicie kontakt, taki czy też taki, to też żart i jakiś taki właśnie puszczenie oka do widza w sprawie pana Lecha Wałęsy, elektryka. Także tak to wyglądało.